Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj z mojego domowego studia w Wodzisławiu Śląskim. Powiecie, dziwne, nietypowe miejsce wybrane na odczytanie Słowa Bożego na dzisiejszy poranek. Pozwólcie, że tajemnicę na temat, dlaczego z tego miejsca, zdradzę Wam na sam koniec dzisiejszego naszego spotkania. Zapraszam teraz na chwilę refleksji ze Słowem Bożym. Mamy dzisiaj sobotę, 5 listopada. W naszej książeczce z Biblią na co dzień zapisane są dwa wersety. Ze Starego Testamentu, z Księgi Jonasza, z 2 rozdziału 8 wiersza czytamy takie słowo. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. Pamiętacie historię Jonasza? Bóg powołał go, by poszedł zwiastować Słowo Boże do Niniwy. By poszedł głosić dobrą nowinę tam, gdzie zapomniano o Bogu. Niestety Jonasz nie chciał iść do tego miejsca. Uciekał przed Bogiem. W konsekwencji tej ucieczki trafił do brzucha wielkiej ryby, wyrzucony ze statku podczas bardzo mocnego sztormu. I właśnie to, co dzisiaj słyszymy ze Słowa Bożego, te słowa, które są zapisane, rozbrzmiewają z wnętrza wielkiej ryby. On woła do niebiańskiego Ojca. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie. Moi drodzy, dzięki tej modlitwie zostaje uratowany, rozumie swój błąd, wyznaje swój grzech. I dzisiaj jest to zachęta dla każdego z nas, abyśmy czynili podobnie, abyśmy wyznali Panu Bogu nasz grzech, abyśmy zanieśli do Boga naszą modlitwę. I do tego inspiruje nas także drugi fragment zapisany w Słowie Bożym w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale w 12 wierszu. Bądźcie naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Bądźcie naśladowcami. Dziękując Wam za wspólny czas, zachęcam serdecznie do modlitwy. Nawet jeśli wydaje Wam się czasami w obecnym czasie, że uchodzi z nas życie, trwajmy w modlitwie zawsze i wszędzie i wyznawajmy nasze grzechy przed Wszechmogącym Bogiem. Życzę Wam błogosławionego i pięknego dnia. A teraz jeszcze na koniec rozwiązanie zagadki. Dlaczego dziś ze studia? Dlaczego dziś codziennik od instrumentu? Otóż, moi drodzy, jutro mamy niedzielę, jutro o godzinie 18 na kanale chrześcijańskiej telewizji internetowej na YouTubie będzie możliwość uczestniczenia w koncercie Pastores i Przyjaciele o godzinie 18. Serdecznie w imieniu wszystkich wykonawców, w imieniu całego zespołu Was zapraszam, abyśmy wspólnie razem śpiewali na cześć Boga i uwielbiali Jego święte imię. Zostańcie z Bogiem.